Obłęd lewactwa amerykańskiego. Jak zwykle obłęd lewactwa amerykańskiego, czyli to, co się dzieje w Ameryce z tymi, no, z obłędem, z ludźmi, którzy są obłąkani, szczególnie lewica, socjaliści, marksiści i ci, co opanowali Partię Demokratyczną. Dzisiaj będzie rozmowa na temat praw wyborczych złoczyńców, bandziorów i kryminalistów. Co to znaczy? To znaczy, że czy ludzie, którzy popełnili przestępstwa, mogą głosować, mają prawa wyborcze, mają prawa cywilne. No i w jakim momencie? W Ameryce, na przykład, kiedy głosowali na prezydenta, no to każdy stan ma tam jakieś inne przepisy, regulacje, no i dotyczące również tych ludzi, którzy zbrodniarzy, którzy siedzą za najróżniejsze, część za zabójstwa, morderstwa, i część za włamania, kradzieży, jakieś narkotyki. No i jak to w Ameryce jest? W Ameryce to jest w zasadzie są dwa stany, które na północy, czyli Maine i Vermont, które kompletnie nie odmawiają praw wyborczych bandziorom, czyli ktoś, kto jest w więzieniu, może głosować, czyli tam wybierają polityków, bandziorzy, którzy teoretycznie według normalnego społeczeństwa nie powinni wybierać. No tak zdecydowali, tak jest. 14 stanów to daje z powrotem automatycznie prawa wyborcze po odsiedzeniu od siatki. No, czyli ktoś jest tam, popełnił przestępstwo, idzie do więzienia, traci prawa wyborcze na ten okres, kiedy siedzi w więzieniu, no i zaraz po wyjściu ma prawa, może głosować od razu. Cztery stany to mają tak, że jeżeli wyjdą, to później mają takie zawieszenie warunkowe, takie probation, no i wtedy jakiś tam okres mija, 2-3 lata, i to wraca do tego. Jest to Kalifornia, Colorado, Connecticut i Nowy Jork. Z 21 stanów to ma tak, że nie może być w więzieniu, musi być po zwolnieniu warunkowym i po te zawieszenie warunkowe. No i wtedy, jak już to wszystko przejdzie, te okresy, no to dostaje prawa wyborcze. 6 stanów to jest takie, że w zasadzie to wszystko już tam, no nie może być w więzieniu, nie na warunkowym, na zawieszeniu i tak dalej, i tak dalej. No i dopiero musi napisać petycję taką, i wtedy może dostać prawa warunkowe. 4 stany to Floryda, Iowa, Kentucky, Virginia, no to już jest najbardziej skomplikowane. To jest tak skomplikowane, że oni muszą pisać się petycje, muszą odczekać te lata zawieszenia warunkowe i uwolnienia warunkowe i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy indywidualnie tam ten governor, czyli ten odpowiedzialny za cały stan, wydaje taką zezwolenie na głosowanie. I co się teraz dzieje? No teraz socjaliści amerykańscy zorientowali się, że jak zmienić Amerykę? No Amerykę trzeba zmienić dwoma sposobami. Jedno to jest emigracja z krajów takich z Ameryki Południowej i Środkowej, no i w zasadzie takich ludzi, którzy uwielbiają socjalizm, uciekają z socjalizmu ze swoich krajów, ale po przyjechaniu do Ameryki, gdzie widzą te pieniądze, dochodzą do wniosku, że trzeba to wrócić z powrotem do takiego socjalistycznego stanu, z którego uciekli. No i tak samo również cała Afryka i Bliski Wschód, gdzie państwo opiekuńcze jest, patrzą na państwo opiekuńcze jako coś fantastycznego, zamiast patrzeć na państwo jako kraj, gdzie można samemu zarobić i wtedy innych utrzymywać. Czyli ten social, te prawa socjalne dla większości ludzi są w stanie ogłupieni przez biurokrację. Co się dzieje teraz, szczególnie na Florydzie? Na Florydzie no to chcą zmienić to, odwinąć to, że tam praktycznie małe szanse na głosowanie dla tych wszystkich bandziorów, bandytów i kryminalistów. Zmienić tak, żeby z powrotem im dać możliwość. Oni to nazywają jako druga szansa. Oni nazywają to jako druga szansa i tłumaczą, że każdy musi mieć w swoim życiu drugą szansę. Problemem jest mianowicie takie, że na Florydzie to jest wszystko tak na pół. Wszystkie te
sprawy, także połowa to są konserwatyści, republikanie i druga połowa to są demokraci, socjaliści. No i tam dużo nie potrzeba głosów, żeby wszystko się przełożyło na jedną stronę. I w Ameryce to jest tak dziwne, że ten co zwycięża, to zabiera wszystko. To nie jest proporcjonalność. Także w zasadzie 50,00% więcej idzie 100% na jedną stronę i to jest dosyć dramatyczne z tego względu, że jak parę lat, jak Bush tam był i Clinton i no poprzednie, to tam się czepiali, sprawdzali co do jednego głosu, no bo to wszystko ważyło. No i teraz socjaliści, demokraci doszli do wniosku, że uzyskanie 1,5 miliona ludzi, no bo tam niestety tych bandytów jest już tylu, potraciło te prawa wyborcze, że jest 1,5 miliona, że to jest 10% tych ludzi głosujących i na co oni będą głosowali? No oni zawsze będą głosowali na tych polityków, którzy są dosyć tacy mięcy i nie biorą poważnie, nie chcą karać, tylko zawsze wierzą w tą rehabilitację, w te poprawki i tak dalej, i tak dalej. Także w więzieniach, większość bandziorów w więzieniach, szczególnie tak jak w tych Stanach, gdzie mogą głosować, no to tam 99% głosuje na demokratów. Także to jest ustalona statystyka i tam nie ma niczego podejrzanego. Także mapa z tyłu pokazuje na zielono, to są dwa stany, na czerwono pokazuje tam, gdzie kompletnie praktycznie nie mają szansy, bardzo nikomu mają szansy głosowania. Clintonowa jest szczególnie za tym, żeby bandziory i kryminaliści i złoczyńcy głosowali, no bo ona ma taki charakter. Dużo ludzi tłumaczy, że ta druga szansa i że wprowadza jakiegoś dobrego ducha społecznego i obywatelskiego w serca tych bandziorów, no i że oni się czują bardziej jakoś dowartościowani, jeżeli mogą głosować. No nie wiadomo, czy to jest prawda, czy to można pomyśleć o tym. Większość ludzi i tak, sporo ludzi w każdym razie w Ameryce nie głosuje, nawet jeżeli nie jest bandziorami ani kryminalistami. Także jest to idiotyzm i obłęd amerykańskiej lewicy. Jakie jest wasze zdanie na temat, kto powinien głosować i w którym momencie powinien mieć przywrócone te prawa obywatelskie? Bo to politykę, tę scenę polityczną Ameryki, to strasznie dotyczy. Al Franken to ten aktor, komik w zasadzie, który teraz jest oskarżany na lewo i na prawo o to, że molestował tam kobiety, gwałcił i w ogóle jakieś zachowywał się w nieprawidłowy sposób. No to on wygrał w Minnesocie, bo tam akurat było tak blisko, tam chyba była różnica w głosach 800 głosów, a bandziorów z więzienia, ludzi w więzieniu chyba głosowało 11 100. Także jak tam sprawdzali, to wygląda na to, że on wygrał głosami bandytów z więzień. No i dodając co do tego, że wszędzie te więzienne głosy to są praktycznie rzecz biorąc nie konserwatywne, tylko socjalistyczno-demokratyczne, to widać, w jakim kierunku Ameryka może pójść. Może pójść w kierunku dosyć takim lewackim, lewicowym, dosyć szybko. I to jest to świństwo tych polityków, że oni się łapią wszelakich argumentów. Także jeżeli lubicie tego rodzaju informacje, subskrybujcie, piszcie na dole swoje komentarze, czy lubicie, czy nie lubicie. Wciskajcie po subskrypcji ten dzwoneczek taki, także to zawiadomienia będą do was przychodziło, że jest nowe wideo. No i do następnego.